Nie wiem jak wy, ale myślę, że nie jesteście inni ode mnie i każdego dnia musicie podejmować wiele decyzji. Niektóre z tych decyzji są mało ważne, wiecie, takie trywialne, codzienne, ale są takie te decyzje, które mogą rzutować na całe nasze życie, a konsekwencje również tych decyzji mogą ciągnąć się przez całe nasze życie. Decyzje, które dotyczą naszej drogi, którą chcemy podążać. Decyzje, które dotyczą naszej przyszłości. Wiecie, kiedy podejmujesz jakąkolwiek decyzję, ważną decyzję, to jest pewnego rodzaju decyzja drogi, którą chcesz iść. Kiedy podejmujesz decyzję, podejmujesz się wyboru kierunku, w którym chcesz zmierzać. I myślę, decyzje są nieodzowną częścią naszego życia. Nie da się żyć bez podejmowania. Nawet brak podejmowania jakichkolwiek decyzji jest decyzją. Dokładnie tak jest. Czasami konsekwencje naszych decyzji, nie wiem, jakie macie wy doświadczenie, mam nadzieję, że same dobre. Ja z mojego przykładu mogę powiedzieć, że wiele decyzji, które podjąłem, niosły za sobą złe skutki. Złe skutki dla mojego życia, złe skutki czasami ekonomiczne dla mojego portfela, w różnoraki sposób. Ale podejmowałem w swoim życiu parę razy, albo więcej niż parę razy decyzje, które no niestety nie były właściwe i źle się kończyły. Te decyzje mogą dotyczyć twojego partnera życiowego, twojego męża lub żony. To może dotyczyć twojego wyjazdu za granicę, za pracą. To może dotyczyć zmiany po prostu pracy, gdzieś jesteś i zastanawiasz się, czy dobrze, że jesteś, czy powinieneś coś zmienić. To może dotyczyć kierunku studiów, na które się wybierasz, szkoły, do której chcesz iść. To może dotyczyć kredytu, nad którym właśnie rozmawiasz z wieloma doradcami i oni ci raj obiecany pokazują i mówią, nasz bank jest najlepszy, a później nagle się obudzisz, nagle się okaże, że twoje stopy procentowe są dosyć wysokie, ale to są ważne decyzje. Może zastanawiasz się nad tym, jak bardzo, czy bardziej nie powinieneś zaangażować się w służbę Panu Jezusowi, w życie Kościoła. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to czy nam się to podoba, czy nie, każdego dnia jakieś decyzje podejmujemy. A niektóre oferty wyglądają, mieliście takie interesy życia, że ktoś przychodził do waszego domu, do waszego życia, to nawet mógł być ktoś bliski z waszej rodziny i miał interes życia dla was. Ja parę razy takie głupie błędy popełniłem. I to było o tyle trudniejsze, że byli to jacyś ludzie mi bliscy, więc pomyślałem sobie, nie mają, i rzeczywiście ja nie podejrzewam tych ludzi o to, że mieli złe zamiary. Oni mieli jak najbardziej dobre zamiary, pomocy, ale decyzje, które podjąłem w związku pod wpływem tego, że to byli jacyś tam moi znajomi czy bliscy, były kretyńskie. Decyzje, które podejmujemy, niosą za sobą konsekwencje i niektóre kończą się dosłownie katastrofą w życiu ludzi. I pomyślałem sobie o takich słowach, o których bardzo często, mogę szczerze powiedzieć, myślę, i one są trochę taką moją... Takim miejscem, w którym zastanawiam się, zanim chcę podjąć jakąkolwiek decyzję. I w przypowieściach Salomona, 14 rozdziale, 12 wierszu, jest napisane tak. Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. To jest jeden raz. Ale dwa rozdziały dalej, w 16 rozdziale, 25 wierszu, Salomon powtarza. Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. To jest niesamowite. To jest tak proste. No, w życiu tak jest. Czasami wydaje się coś takie czarno-białe, takie proste, takie okazjonalne, takie w zasięgu ręki. I nagle się okazuje po miesiącu, po dwóch, po roku, po dwóch latach, po pięciu, a może i jeszcze dalej, że ta decyzja, która wydawała się tak właściwa, wcale właściwą nie była. Nie wiem, czy znacie historię ludzi, którym wydawało się, że drogę, którą obierają, nawet kiedy inni ich ostrzegali i mówili, nie rób tego, to nie jest właściwe, co chcesz zrobić, ale nie, to jest złoty interes, to jest najlepsza decyzja, po prostu będę idiotą, jak takiej decyzji nie podejmę. Jak ci ludzie później się budzą któregoś dnia i są tak naprawdę życiowymi bankrutami, duchowymi, umarłymi ludźmi. Bo nie jedna droga, w XXI wieku szczególnie, ale myślę, że w każdym wieku tak było, tylko troszkę inaczej to wyglądało, wydaje się prosta. Wydaje się właściwa. Wiele dróg mają nawet taki pobożności. One nawet gdzieś tam w podtekstach mogą mieć Boga.
Wiele dróg wydaje się, że no, nieważne co tam, ważne, że jest Bóg gdzieś tam w tle. Wiecie, to czasami, jak oceniamy zespoły, czy śpiewają chrześcijanie, wiecie po czym? Czy użyje słowa Bóg? Jakie to ma znaczenie? To naprawdę o niczym nie świadczy. Nie świadczy o tym, że ktoś użyje w swoim życiu imienia Jezusa, że jest naśladowcą Jezusa. Ludzie przeklinają, mówią Jezus, Maria. To znaczy, że naśladują Jezusa? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Nie jedna droga człowiekowi wydaje się, zdaje się, że jest właściwa. I chyba niebezpieczne jest to, co tutaj jest napisane. Takie niebezpieczne słowo wydaje się, zdaje się. Ja to bardziej po polsku przetłumaczyłem. Wydaje się dzisiaj nam. Nam się wiele rzeczy ludziom wydaje. Bardzo dużo rzeczy nam się wydaje. Jednym wydaje się, że są niezniszczalni. Znacie takich ludzi? Cokolwiek, w ogóle nie ma tematu. Są tak niezniszczalni, że gdzie ich nie postawisz, jakiegokolwiek zadania im nie dasz. Oni wiedzą ich najlepiej, oni się znają i w ogóle są niezniszczalni. Wspinają się, wiecie, na drabinie sukcesu. Niszczą innych po drodze. Nieważne, oni są niezniszczalni. Wydaje im się, że takimi są. Innym wydaje się, że Boga nie potrzebują. Jeszcze innym wydaje się, że nawet łamiąc przykazania Boże, i tak znajdą się w niebie. Nie naśladując Jezusa, wierzą w to, wydaje im się, że nie są chyba tak źli jak Hitler, bo oni nie wybili tyle ludzi. Nie jestem taki zły. Więc wydaje im się, że są w miarę moralni i to sprawi, że znajdą się w niebie. Kolejnym wydaje się, że Bóg pełen miłości, i coraz częściej słyszę takie poglądy, który jest pełen miłości, nie mógł stworzyć piekła. Piekło nie może być wieczne, a ja mam pytanie, jeśli niebo jest wieczne i to słabo słowo wieczne odnosi się do nieba i do piekła, to ja mam pytanie, skąd mam mieć pewność, że niebo jest wieczne, skoro piekło nie jest wieczne? Bo ludziom się wydaje, że Bóg pełen miłości. Więc jeśli tak nam się wydaje, to musimy odrzucić sąd. Musimy odrzucić to, że ludzie będą sądzeni i zdadzą sprawę przed Bogiem. Bo nam się wydaje, że Bóg pełen miłości taki być nie powinien. Taki odlotowy Bóg, słuchajcie, On tylko kocha, a On nic nie wymaga. Ludziom się również i to wydaje. Znajdą się tacy, którym wydaje się, że imprezowe życie, fajne takie, wiecie, studenckie, młodzieżowe życie imprezowe na różnych fajnych imprach, z fajną muzą, z fajnymi dziewczynami, z kawką alkoholu, to wydaje mi się, że to mnie jeszcze do piekła nie zaprowadzi. Wydaje mi się, że jestem na tyle silną jednostką, że ja się nie spiję jak mój kumpel. Albo nie pójdę do łóżka z moją koleżanką. Wydaje mi się, że mam takie granice. Wiele ludziom wiele się wydaje. Nagle się okazują, że te decyzje, małe decyzje, małe kroki, potem ciągną ich na samo dno. I to panowanie nad wszystkim okazuje się złudne. Niektórym ludziom wydaje się, że jak zwiążą swoje życie z osobą niewierzącą, to jakoś pociągną ją w drugą stronę do Boga. Jednak moje doświadczenia pokazują mi, że bardzo często jest odwrotnie. To nie jest tą stronę. Bardzo często jest odwrotnie. Dzisiaj wydaje się, co po niektórym, że Bóg zmienił swój stosunek do małżeństwa i postanawiają, że mogą żyć bez związku małżeńskiego na kocią łapę. Bo wydaje im się, że Bóg jest po prostu, wiecie, taki postępowy. Postępowy to znaczy, że to, co myślał w Starym Testamencie, to było w Starym Testamencie i on zmienił myślenie w Nowym Testamencie. Nie, nie, nie. On nie zmienił myślenia. On jest tak samo czysty, tak samo moralny, a to znaczy, że w kwestiach czystości i relacji jest taki sam. Jest niezmienny. Więc nie mówmy, coś było w Starym Testamencie. To się tylko tobie wydaje, a decyzje, które w związku z tym podejmiesz, mogą zaprowadzić cię na dno. My się kochamy, to najważniejsze, więc możemy uprawiać seks przedmałżeński, możemy żyć jak chcemy. My się kochamy. Wciąż takich widziałem, tak się kochali, że potem tak samo się nienawidzili. Ludziom się wydaje. Może okazać się, że dostaniesz ofertę pracy, o której zawsze marzyłeś. Macie marzenia zawodowe? Kto ma? No jest paru, no uczciwie, fajnie, dzięki. Macie marzenia zawodowe i robisz gdzieś tam, nie wiem, na gar kuchni albo cokolwiek innego i nagle dostajesz ofertę, ale żyjesz okej, masz takie pieniądze, które pozwalają ci spokojnie żyć, ale zawsze marzyłeś, żeby tam, nie wiem, osiągnąć wyższe stanowisko i nagle ktoś puka do twoich drzwi i mówi ci, mam ofertę, droga wydaje się prosta, ale nie myślisz o tym, że ta oferta da ci więcej pieniędzy,
Da ci. Bankowo da ci więcej pieniędzy. Ale kosztem twojej rodziny, a przede wszystkim kosztem Boga. Nagle okaże się, że twoje, nie wiem, 8-10 godzin pracy to jest 12, 14, 16 godzin pracy. Wracasz do domu, padasz na pysk i nie masz ochoty ani bawić się swoimi dziećmi, ani modlić się do twojego Boga. Kiedy myślisz, że masz iść na nabożeństwo, sobie myślisz, nie dzisiaj, muszę odpocząć. I to jest prawdą. Potrzebujesz odpoczynku. Ale dostałeś swoje marzenie, drogę, która wydawała się prosta. Masz więcej kasiory. Może nawet stać się na wczas, ale ty na nie nie pojedziesz, bo nie możesz, bo obowiązki sprawiają, że musisz jeszcze więcej pracować. Ja widziałam takich ludzi. Kiedy przychodzili do mnie, ja mówię, stary, ciesz się z tego, co masz, nie idź w to, nie wchodź w to. I oni niektórzy weszli w to, słuchajcie, i naprawdę to była porażka. Nie wszystko, co wydaje się interesem życia, takim jest. Nie jedna droga, jak Salomon mówi, zdaje się prosta. Teraz mają spełnione w pewien sposób marzenia, ale bardzo często zniszczone rodziny, brak relacji z Bogiem. Mają większy dom, lepszy samochód, ale u końcu swoich dni, przepraszam, po prostu czujesz, że jesteś ruiną. Że masz to wszystko i nie masz nic. Bo straciłeś najbliższych ludzi. Niedawno rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który powiedział, zawsze miałem pieniądze, bo dobrze zarabiałem. Dzisiaj umiera, chorując na raka, jest rozwiedziony i jest samotny. Ale wiecie, co pamięta, że on zawsze miał wszystko, a teraz nie ma nic. Bo nagle okazało się, że te decyzje, które dotyczyły bardziej ekonomicznego życia, ważyły nad wszystkim innym. Dzisiaj nie ma nic. Tak bardzo często to, co nam się wydaje, przedstawia się jako taki interes życia, droga prosta, sprawia, że to jest kosztem duchowego życia i umieramy. Kiedy myślę o ludziach w Biblii, słuchajcie, bo byli tacy ludzie, i myślę w tym momencie o takich postaciach jak Lot. Kto pamięta Lota? Fajny gość. Ja bym powiedział, bardzo przedsiębiorczy. Mógłbym powiedzieć, że taki człowiek, który po ludzku miał głowę na karku. Wiedział, jak się ustawić. Wiedział, jak zrobić, żeby się dorobić, żeby mieć lepiej i łatwiej. Naprawdę. Facet miał smykałkę. Dzisiaj myślę, że wiele korporacji by na niego tak patrzyło trochę z chrapką, że to jest facet, który, wiecie, ma wizję. A czy tak rzeczywiście było? Abraham wychodzi z miejsca, w którym Bóg kazał mu wyjść i iść do Kanaanu z Ur Chaldejskiego. Zabiera z sobą Lota. No i ten Lot, słuchajcie, to rodzina. Abraham jest dla niego wujkiem. Tak się tam plącze między nogami gdzieś, rozumiecie? I stada mu rosną, Abrahamowi rosną. Coraz trudniej, coraz ciaśniej. Stoją przed wyborą. Stoją w miejscu, w którym muszą się rozdzielić. Stoją w miejscu, w którym muszą co zrobić? Podjąć decyzję. Abraham tak naprawdę, z racji tego, kim był, z racji tego, że był wujkiem, z racji tego, że był starszy, z racji tego, że taki szacunek mu się należał, mógł powiedzieć, to ja wybieram pierwszy. Ale wiecie, Abraham jest niesamowity. On mówi Locie, okej, ty wybieraj. Jeśli ty pójdziesz tam, jeśli pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Okej, nie ma problemu. I daje mu wybór. Daje mu możliwość podjęcia decyzji. Lot to robi. Słuchajcie, przeczytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 13 rozdział. Na razie wiersze od 10 do 13. Będziemy trochę wracać do pierwszej Księgi Mojżeszowej. 13 rozdział od 10 do 13. Wtedy Lot, Boże Słowo mówi, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeczni wobec Pana. Lot podniósł swoje oczy, zobaczył. Perspektywa tak naprawdę łatwego życia, dużo łatwiejszego niż to, które jest teraz. Miejsca pełne wody, dla trzód, zbawienne. Dla rozwoju i dla tego, żeby się rozwijać, zbawienne. Mnóstwo wody, tej wody, którą potrzebował. I Lot na podstawie tego, co widzi, na podstawie tu i teraz, na podstawie tej chwili podejmuje decyzję. Można powiedzieć, że
ekonomiczna logika wzięła górę i podejmuje decyzję, że będą to ziemie w okolicach Sodomy. Lot to facet, który ma oczy. A wiecie o tym dobrze, że faceci są wzrokowcami. My podejmujemy decyzję na podstawie tego, co widzimy. Tomasz mówi, dopóki nie zobaczę, nie uwierzę. My podejmujemy decyzję na podstawie tego, co widzimy. Zanim kupisz najnowszego smartfona, to pierw ci go reklama pokaże. Tak? Mamy problemy ze wzrokiem, kiedy oglądamy się za innymi kobietami, tak, bo jesteśmy wzrokowcami. Reklamy są tak stworzone, aby w nas uderzać, aby wzbudzić w nas pragnienie i pożądliwość. Tak ten świat jest skonstruowany medialny. Bo wiedzą dobrze, że faceci to wzrokowcy. Lot popatrzył, mówi, o, interes życia. To naprawdę jest coś. Popatrzył, mówi, droga prosta, fajnie, na pewno nic złego mi się nie może stać. Jan kiedyś w swoim liście napisał, bo wszystko, co jest na świecie, i mówi o trzech rzeczach, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie są z Ojca, ale ze świata. Trzy zagrożenia, które dzisiaj współcześnie tak wyraźnie widzę. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Ludzie tego pragną. I myślę, że Lot miał coś też w tym udziału. Pożądliwość oczu, pycha życia. On chciał żyć dobrze. Chciał, żeby mu wszystko się dobrze rozwijało. Chciał, żeby to szło do przodu. I Boże Słowo mówi, że tak było. Namioty rozkładał kolejne. Rozwijał się. Jego przedsiębiorstwo rosło. Nawet myślę, że nabierał przekonania, że decyzja, którą podjął, była genialna i jest super strategiem myślącym do przodu. Jeden problem, o którym mówi Boże Słowo, bardzo wyraźnie. Mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Tak, ekonomicznie naprawdę okej, ale moralnie to miejsce było katastrofą. I Lot nie myśli o tym, jaki to będzie miał wpływ na niego, jaki to będzie miał wpływ na jego dzieci, jaki to będzie miał wpływ na jego żonę, jaki to będzie miał wpływ na kolejne pokolenia. On widzi potrzebę stad i swojego bogactwa. Ale Boże Słowo to wyraźnie zaznacza. Ludzie tam byli źli, a ich grzechy były naprawdę obrzydliwe. Może sobie myślał, że to go ominie. Wiecie, to jest czasami jak wybudować dom w takim sąsiedztwie, że wiesz, że zawsze będzie coś się działo. I budujesz dom, a potem jesteś zdziwiony, że miejsce, w którym mieszkasz, jest niebezpieczne. Budujesz dom w miejscu, w którym chcesz czuć się bezpiecznie, a Lot buduje dom, swój dom, w miejscu, swoją przyszłość, w miejscu, gdzie nigdy nie będzie mógł czuć się bezpiecznie. Bo ludzie są tam bardzo, bardzo bezbożni. Jest niemoralne miasto, pełne homoseksualizmu. Dewiacje, które tam miały miejsce. Niektórzy mówią, że to nie o to tam chodzi. O to tam chodzi, ten tekst i to słowo o tym mówi. Nie wczytujcie, że tam tego nie ma. To było miasto dewiacji seksualnych. Obrzydliwości. Pogaństwa w czystej formie. I Lot postanawia, nie zastanawiając się, jakie to przyniesie skutki, że to będzie to miejsce. On nawet nie wierzył w to, że przyjdzie Boży sąd. Wielu ludzi dzisiaj nie wierzy, że przyjdzie Boży sąd. Lot nie myślał w momencie wyboru o duchowych niebezpieczeństwach, na jakie naraża swoją rodzinę. On widział zasoby i spełnienie jakichś swoich marzeń, oczekiwań. Ludzie mówią, no ja wiem, że to jest złe, ale ja w tym nie uczestniczę, jestem tylko obok. Pewnie Lot też myślał, ale ja w tym nie uczestniczę, nie ma miejsca w moim życiu na to, żebym uczestniczył w ich różnych tam bezbożnościach, w różnych dewiacjach. No jestem, ja to widzę, ale mnie to nie dotyczy, ja z tym nie mam nic wspólnego. Ale powiem wam tak, ale do Boga też nikogo nie pociągnął. Nie czytam, że Lot miał taki wpływ na tych ludzi, że ludzie przychodzili do Boga, wyznawali swoje grzechy, przemieniali swoje życie. Nigdzie w Bożym Słowie o tym nie przeczytałem. On tam był, tak naprawdę to on był narażony na niebezpieczeństwo. Bóg interweniuje, postanawia zniszczyć Sodomę, bo wiecie, Sodoma, Gomora,
I to się zaczyna rozlewać na okoliczne miasta. Wiecie, zło szybko się rozprzestrzenia. Zło szybko się rozprzestrzenia. To, co kiedyś było, myśleliśmy, że gdzieś tam na zachodzie pewne rzeczy niemoralne się dzieją i nigdy nie pomyśleliśmy, że to się będzie u nas działo. Dzisiaj się dzieje. Dzisiaj to, co kiedyś byłoby nie do pomyślenia, staje się normą. Zło bardzo szybko się rozprzestrzenia. I Bóg postanawia, że musi przyjść i osądzić to miejsce. Ale robi coś jeszcze. Chce ochronić Lota. Wiecie, Bóg jest niesamowity. Okazać mu łaskę. Chce ustrzec go, aby on nie został zniszczony wraz z tym miastem. Wysyła swoich dwóch posłańców, aniołów, którzy przychodzą. Lot ich gości, a tej samej nocy pod drzwiami przychodzą mężczyźni tego miasta i co mówią? Wypuść ich, daj nam tych dwóch facetów, chcemy sobie z nimi poużywać. Co myślicie, że chcieli w karty z nimi pograć? Piwo wypić w barze? To byli tak zboczeni ludzie, że byłoby to i było im już wszystko obojętne. A Lot był takim geniuszem, że chciał im dać swoje córki. Takie to było zepsute miejsce. Lot ledwo uchodzi z życiem i czytamy w 19 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej od 10 do 13 wiersza tak. Ale owi mężowie wysunęli swoje ręce, wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli. A mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego porazili ślepotą tak, że daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi. Wtedy mężowie ci rzekli do Lota, kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystkich, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Bóg mówi przez swoje sługi, słuchaj, pakuj ten majdan, zostaw to wszystko, wychodzimy. Zostaw to wszystko, wychodzimy. Smutne jest to, że Lot nie kwapił się do ucieczki. On nie mówił, no jasne, dobra, już jestem gotowy. On się ociągał. On nie wierzył w to, co słyszy do końca. Może sobie myślał, nie, no tak, taki Bóg nie może być, bo na pewno jest jakieś inne rozwiązane. Jego córki, jego żona, zięciowie nie kwapili się. Nie chciało się nikomu wierzyć, że naprawdę to, co oni mówią, może się stać. Tak jak wielu ludzi dzisiaj nie wierzy, że w końcu przyjdzie sąd na ten świat i żyjemy i udajemy, jakby wszystko miało toczyć się jeszcze wieczność całą. Nie będzie się toczyć całą wieczność. Jestem przekonany, że Boży sąd jest coraz bliżej. Niektórzy nie wierzą w to, że ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. A Boże Słowo mówi, że tak będzie. Jeśli mówił to o potopie i tak się stało, to ja muszę w to wierzyć. Jeśli mówił to o Sodomie i Gomorze i tak się stało, to ja nie mam prawa w to wątpić, że to, co mówi o mnie dzisiaj, o współczesnych czasach, o nas dzisiaj jest prawdą i miałoby się nie wypełnić. Możesz filozofię sobie stwarzać, jaką chcesz, ale ja jestem przekonany, że jeśli Bóg coś mówi, to się z tego nie wycofa. A On mówi, że ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Ja wiem, że to może brzmieć jak science fiction, ale ja wiem, że tak Bóg powiedział. Dalej czytamy, lecz gdy się ociągał, 16 wiersz do 20, jest napisane, lecz gdy się ociągał, Lot. Ja mu było dobrze, słuchajcie. Nie, no taka zmiana w życiu. Wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę. Siłą, powiedzmy, bo Pan chciał go oszczędzić i wyprowadzili i pozostawili poza miastem. I trzeba było siłą stamtąd wyciągnąć. Niby źle, ale dobrze. Niby mi się to nie podoba, co się dzieje, ale jest mi dobrze z tym, co się dzieje. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden, ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. Ale rzekł Lot, Panie, nie. Oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Lecz nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego chcę, mogę uciec. Jest ono małe, pozwól mi proszę tam uciekać. Choć jest ono małe, w nim ocalę życie. Lot przyzwyczaił się, słuchajcie, czasami to tak jak w pracy i w wielu innych miejscach, tak? Jesteś pośród jakichś ludzi i po prostu wtapiasz się w otoczenie. Nie wyróżniasz się. Układasz się,
żeby było dobrze, żeby jakoś tam przetrwać. Lot przystosował się do życia w Sodomie i Gomorze. On jakoś tak to sobie poukładał, żeby nie uczestniczyć, ale żeby tam w miarę dobrze mu się żyło. Myślę sobie, dzisiaj współczesny człowiek i ja również bardzo szybko przyzwyczajam się do niemoralności przekazywanej mi choćby w filmach. Bardzo szybko przyzwyczajam się do niemoralności, którą pokazują mi różnego rodzaju seriale, gdzie jedni wyskakują i drudzy wskakują do łóżka, gdzie rozwody są pokazywane jako coś jak najbardziej właściwego, gdzie miłość, prawdziwa miłość jest fałszowana taką ulotną romantycznością, chwilą, uczuciem. Ja się tego przyzwyczajam, oglądam jak kretyn, a potem się zastanawiam, dlaczego to ma na mnie taki wpływ? Dlaczego moje małżeństwo przestaje mi się podobać? Ja nie mówię, że tak jest, ale czasami tak może być. Dlaczego mi się wydaje, że ci mają lepiej niż ja? A może rzeczywiście wierność jednej osobie nie jest taka super? Przyzwyczajam się do tej niemoralności, która mnie otacza. Oglądam filmy romantyczne, które trochę bawią, ale tak naprawdę one nic nie wnoszą. Reklamy, gazety. I czytasz takie gazety, wiecie, kolorowe czasopisma, które tam przedstawiają życie. Kolorowe, piękne, cudowne, bez Boga. Życie polegające na tym, na haśle, które mówi: realizuj się. Jesteś najważniejszy, jesteś cudowny. Jeśli ci się twój stary nie podoba, znajdź sobie innego. Czytasz takie czasopisma i sobie myślisz: ty, no rzeczywiście, może coś w tym jest. Ja nie czuję się szczęśliwy. Nie mam takiego poczucia szczęścia. Codziennie coś tam jest nie tak. A moja żona nie jest tak, albo mój mąż nie jest tak romantyczny. Przyzwyczajam się do tej niemoralności. Z uśmiechem na twarzy patrzę na to. Pozwalam moim dzieciom to oglądać. A potem będę się dziwił, że oni będą idiotyczne decyzje podejmować w swoim życiu. Powiem ci, że świat, który namawia cię do dostosowania, to jest świat nieprawdziwy. Nie musisz tych rzeczy oglądać. Ja wczoraj wieczorem, po wieczorze psalmów, trochę przez przypadek, jadąc po córkę, siedziałem z ludźmi przez 2 godziny, których pierwszy, no może widziałem tą panią wiele razy w moim życiu pod szkołą, ale pierwszy raz siedziałem u nich w domu, poznałem jej męża i to było dla mnie niesamowite. Normalni ludzie, którzy mi mówią: my nie oglądamy wiadomości. Ja mówię: no a dlaczego nie? Mówi: bo tam są same złe wiadomości. My nie chcemy tak żyć. My nie słuchamy radia i wiadomości w radiu, bo tam są same negatywne rzeczy. Kiedy czytamy jakieś wiadomości, to patrzymy na nagłówek, czy tam w ogóle jest coś pozytywnego. Jak sam nagłówek nam mówi, że nie jest to pozytywne, nie czytamy, sobie pomyślałem: ja cię kręcę. To ja jestem wierzącym człowiekiem i nie mam tyle oleju w głowie. Moje ulubione radio to jest Tok FM. Co 20 minut masz wiadomości. Wiecie, o czym mówią skróty? Tam zabili, tam zgwałcili, tam wybuchło, tam demonstracje, a tam... I siedzisz i jedziesz taki naładowany, duchowy człowiek. Czy wstyd mi było? I ja zrozumiałem, jeśli ci ludzie bez Boga mogą, to jak powinno wyglądać moje życie? Czy ja muszę kupywać te rzeczy? Czy ja muszę je oglądać? Czy ja mogę racjonalnie jako człowiek dokonywać wyboru? Nikt mnie nie zmusza. Ja przecież mogę dokonywać wyboru. Ja mogę wybierać, co chcę obejrzeć. Ja mogę wybierać, co chcę, żeby na mnie miało wpływ. A żyję i zachowuję się tak, jakby ta niemoralność otaczająca mnie zewsząd nakazywała mi takie życie. A to jest nieprawdą. Lot się przyzwyczaił. Lot był takim właśnie człowiekiem. Przyzwyczaił się do zła, niemoralności, która go otaczała. Nie musisz czytać rzeczy, które walą w małżeństwo i pokazują je w niewłaściwym świetle. Nie musisz mieć chłopaka w wieku 14 lat, 15, 16, 18, a na pewno nie musisz mieć swojego pierwszego razu poza małżeństwem, bo wszyscy mówią: myśmy tak mieli, ale było fajnie. Połowa twoich kumpli i kumpeli w szkole kłamią. I nawet nie masz tego świadomości. I potem 14-latkowie zrozpaczeni, bo miłość ich życia. Jaka miłość? Miłość będziesz miał, jak będziesz zarabiał na siebie, jak założysz dom i rodzinę i będziesz odpowiedzialny.
Będziemy mówić o miłości. Ale świat, telewizja i seriale pokazują wielkie miłości. Ja powiem wam, mnie obrzydzenie bierze. Ja byłem młody, wychowany na ulicy, ale ja chyba byłem po prostu aniołem. I później widzisz takich 14-latków na lodowisku obściskujących się jak stare małżeństwo. Ale on za tydzień będzie z inną, a ona z innym. Odda swoją czystość za chwilę uniesienia i będziesz w tym żyć przez całe życie. Tak chcesz? Tak chcesz żyć? Tak chcesz, żeby się za tobą ciągnął smród głupich decyzji? To była Sodoma i Gomora. I słuchajcie, rodzice, nie usprawiedliwiajcie, żebyście byli młodzi. Bo jeśli usprawiedliwiacie takie rzeczy, to nie jesteście rozsądni. A za każdą z tych rzeczy Bóg mówi, przyjdzie sąd. I będziemy przed Bogiem odpowiadać. Przed ludźmi być może ukryjemy mnóstwo tych rzeczy. Ale przed Bogiem nic nie ukryjemy. Nie róbcie tego, po prostu nie róbcie. Bądźcie mądrymi ludźmi, którzy podejmują mądre i właściwe decyzje. Jak czasami słucham, bo ja 2 miesiące nie mam chłopaka. Nie wiem, co powiedzieć. No. Prawdziwy dramat. Wiecie co? Nie gniewajcie się, ale to jest głupie. To jest po prostu głupie. I będziesz tak żył i będziesz tak tęsknił, dopóki będziesz się karmił tymi syfami. Dopóki będziesz czytał, oglądał te wszystkie bzdury, dopóty będziesz miał takie lekkie science fiction w swojej głowie. Ale kiedy zaczniesz karmić swój umysł Bożym Słowem, to zobaczysz, czym jest prawdziwa miłość. Zobaczysz, czym jest to, że mężczyzna cię kocha, albo ty możesz kochać jakiegoś mężczyznę. Zobaczysz, czym jest małżeństwo. Zobaczysz, czym jest Bóg w małżeństwie. Zobaczysz, że seks, który wymyślił Bóg, który stworzył Bóg, jest piękny, ale on jest piękny tylko wtedy, kiedy jest zawarty w Bożych prawach i w Bożych przykazaniach, w Bożych normach. Nagle odkryjesz, że twoje trwanie w czystości miało sens. Bo będziesz mógł uderzyć, będziesz mogła uderzyć się w pierś i powiedzieć: byłam czysta do momentu, aż poślubiłam swojego męża. Mogą lać ciebie w szkole, że jesteś prawikiem albo dziewicą. Nie się śmieją. Ale uwierz mi, będziesz miał coś o wiele więcej niż oni mają. Bo ich styl życia jest łatwizną, a twój jest prawdziwym wyborem. Od ciebie to wszystko zależy. Ludzie w Sodomie mieli dostatnie życie, niewiele robiąc. Oni mieli łatwo. Ezechiel opisał to tak. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to, wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba, beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomogła ubogiego i biednego. Przepraszam. Były wyniosłe, popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałeś. Spójrzcie na kraje cywilizowane, tam gdzie chleba nie brakuje. Amerykańskie marzenia, domy, samochody, rozbite domy, rozbite rodziny, poradnie przepełnione, żeby ktoś ich skonsultował. I ktoś im pomógł uratować małżeństwo. Beztroski spokój, kapitalizm i mnóstwo obrzydliwości. W ostatnim czasie, przechodząc ulicami Dąbrowy i Sosnowca w centrum, jak zobaczyłem mnóstwo sekshopów, reklam, których wcześniej tak nie było, niemalże co druga brama, pomyślałem sobie, co się dzieje na tym świecie. Płakać mi się chce. Bo jesteśmy cywilizowanym krajem, a idziemy coraz głębiej, coraz głębiej. I patrzymy na to wszystko, uśmiechamy się, a może nawet czytamy jeszcze, co te reklamy mówią. Zaczynamy przyzwyczajać się, że to całe zło jest jak najbardziej okej. Musimy sobie po prostu jakoś poradzić. Nie wychylać się. Najlepszą opcją jest nie wychylać się. Ja tego nie robię. Wystarczy, że to akceptujesz. Nie musisz tego robić.
Lot nie chce uciekać w góry. Przyzwyczajony do dobrego życia, łatwego życia, mówi: nie, nie, ja nie dobiegnę, słuchajcie, nie, sorry. Jest takie miasto obok. Czy nie wiem, gdyby ktoś mi tak skórę ratował, ja bym nie dyskutował, to znaczy wiałbym, gdzie pieprz rośnie i gdzie mi każą. A Lot mówi: nie, 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 sorry, nie, w góry nie. Wiecie co, bo nagle zejść z poziomu dobrobytu do poziomu nic nie mienia, to jest wyzwanie. Życie w górach, wiecie, to nie była sielana. Oni nie zabrali wszystkiego z sobą, bo po prostu musieli uciekać. Uciekał, widzieliście, jak kiedyś ktoś ucieka? Ja kiedy musiałem uciekać z domu i spać w piwnicy, nie zabierałem z sobą ulubionego misia i książki. Po prostu wiałem. Tak było. A Lot mówi: o, Panie Boże, no fajnie, że chcesz mnie uratować, ale ja nie. Dzisiaj wielu ludzi tak bardzo patrzy tylko na to, żeby super wyglądać, żeby mieć pieniądze na swoje największe przyjemności. Tylko zastanawiam się, człowieku, jak przyjdą doświadczenia, prawdziwe doświadczenia, jak przyjdą prawdziwe prześladowania, co ty zrobisz? Przecież ty w życiu z tego standardu życia nie zrezygnujesz. To będziesz jak Lot, który będziesz mówił Bogu: ale ja, Boże, w góry nie ucieknę. Ja bym wolał to miasto tam obok, tam nie jest tak źle. Na swoich warunkach tak się nie da. Oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich. Okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. No fajne słowa. Lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. On znowu myślał po swojemu. On nie myślał o tym, że Bóg ma moc coś uczynić. Że Bóg, który wysłał z tych dwóch aniołów, jest w stanie ich użyć, że wszędzie dotrze, gdzie ma dotrzeć. On widzi. Oto jest mnóstwo miast, jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe, pozwól mi, proszę, tam uciekać. Tam ocalę swoje życie. Sodoma wywarła na niego już taki wpływ. Tak go rozbestwiła, że on nie potrafił się rozstać swoim życiem. Jego żona nie potrafiła zostawić rzeczy i obejrzała się za siebie. Przykazanie było jasne: nie macie oglądać się za siebie. Ona obejrzała się za siebie i Boże Słowo mówi, że zamieniła się w słup soli. Nie myślę, że to jest legenda. Zamieniła się w słup soli. Boże Słowo mówi, że żona Lota obejrzała się za siebie, 26 wiersz 19 rozdziału, i stała się słupem soli. Jego córki, również Sodoma wywarła wpływ na jego córki. 19 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej od 30 wiersza do 38, pozwólcie, że przeczytam. Mówi tak: potem wyszedł Lot z Soaru i zamieszkał w górach, a z nim dwie jego córki, bał się bowiem mieszkać w Soarze. Zamieszkał więc w jaskini on i dwie córki jego. Wtedy rzekła starsza do młodszej: ojciec nasz jest stary, a nie ma w tym kraju mężczyzny, który by obcował z nami według zwyczaju całej ziemi. Pójdźmy, upójmy ojca naszego winem, śpijmy z nim, aby zachować potomstwo z ojca naszego. Upoiły więc ojca swego winem tej nocy, a starsza wyszła i spała ze swoim ojcem, a on nie wiedział ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej: oto spałam minionej nocy z ojcem swoim, upójmy go winem także tej nocy, a potem wejdź i ty śpij z nim, a zachowajmy z ojca naszego potomstwo. Upoiły tedy ojca swego winem również i tej nocy, a młodsza poszła spać z nim, ale on nie wiedział ani kiedy, ani kiedy się położyła, ani kiedy wstała. Tak więc poczęły obie córki z Lota ojca swego. Starsza urodziła syna, nazywała go Moab, a on jest praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza także urodziła syna i nazywała go Ben-Ami, on jest praojcem naszych Amonitów. I jak dobrze wiecie, największych wrogów Izraela. Amonici, Moabici. Izrael później z nimi ciągle musiał walczyć. Życie w Sodomie wycisnęło piętno na całej rodzinie. Nie tylko na tych ludziach, ale i na kolejnych pokoleniach. Czy myślicie, że dzisiaj jest inaczej? Czy myślisz, że kiedy nie będziesz kochał swojej żony, a ty nie będziesz kochała swojego męża, że twoim największym, najlepszym i najbardziej wydającym się oczywistym wyborem będzie rozwód, że to nie wpłynie na twoje dzieci? Czy myślisz, że to, jak traktujecie siebie nawzajem, nie wpłynie na to, jak twoje dzieci będą traktować swoich współmałżonków? Jak będą traktować swoje dzieci?
Czy kiedy będziesz oglądał pornografię, nie myślisz, że to nie wpłynie na rozwój twojego nastolatka czy twojej nastolatki? To wszystko ma wpływ. To wszystko sprawia później, że tragedie ludzi mają miejsce. Tam, gdzie w ogóle nie musiałoby tak być. Córki Lota są tego dowodem. Ta historia Lota się tu kończy. Już nigdy więcej o Locie nic więcej nie usłyszycie. Sodoma, Gomora, droga prosta, która się wydawała jak najbardziej właściwa, sprawiła, że już nikt więcej o nim nie będzie się rozpisywał. Jego życie dla mnie jest katastrofą. Z powodu wyboru tego, co widział, tego, co mu się wydawało. Salomon mówi tak: droga prawych to unikanie złego. Kto pilnuje swojej drogi, zachowuje życie. Niemoralność, pijaństwo, materializm, bezczynność, niewłaściwe towarzystwo, duchowa letniość to były grzechy Lota. To były rzeczy, które działy się pośród niego. Rzeczy, które dzisiaj wierzę i widzę, jak bardzo często dzieją się pośród ludzi. Droga prawy, jeśli jesteś człowiekiem prawym, to jest unikanie złego. To jest uciekanie od takich rzeczy, od takich sytuacji. To jest omijanie, to jest, jeśli mogę wybrać inną drogę, żeby nie dać się prowokować różnym reklamom, to ją wybiorę. Jeśli nie muszę czegoś oglądać, to po prostu nie będę tego oglądał. Jeśli mogę z czegoś zrezygnować, albo wiem, że powinienem, bo Bogu się to nie podoba, choćby to był ulubiony serial i, nie wiem, edycja 48, to jestem gotowy z tego zrezygnować, jeśli widzę, że to ma wpływ na moje życie. Jeśli to mnie przyzwyczaja do niewłaściwego życia. Kto pilnuje swojej drogi? Słuchajcie, to nie jest tak, że wchodzisz na drogę z Jezusem i teraz już cię nic nie obchodzi. Boże Słowo mówi, musisz pilnować swojej drogi. Bo tam co rusz, różne rzeczy, różne zjazdy, różne reklamy, różne diabelskie sztuczki będą miały miejsce, żeby cię odciągnąć. Dlatego musisz pilnować swojej drogi. Salomon mówi tak: synu mój, jeśli przyjmiesz moje słowa, zachowasz dla siebie moje wskazania, nastawiając ucha na mądrość, zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej będziesz jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Kiedy? Wtedy, jak będziesz szukał roztropności, mądrości. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość. Kto daje mądrość? Bóg. Świat ci nie da mądrości. Może ci dać wykształcenie, ale nigdy mądrości. Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Chcesz poznania? Chcesz rozumu? Dzięki. To powiem ci, gdzie ono jest. U Boga. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie. Więc jeśli będziesz tak żył, on będzie twoją tarczą. Słuchaj, dasz radę. Ale to się nie bierze z powietrza. To są wybory i decyzje. Gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Wiecie, mądrość dzisiaj nie jest miła wielu ludziom. I poznanie też nie. My wolimy wierzyć w swoje wydaje mi się. Wielu ludzi nie lubi mądrości, wielu ludzi nie lubi poznania. Nie lubi poznania Boga, bo musisz zrezygnować, musisz coś zmienić w twoim życiu. Więc wolisz nie sięgać do Bożego Słowa, bo po co macie coś komfortować, po co masz niewygodnie się poczuć? Po co cokolwiek zmienić? Fajnie, do kościółka co niedzielę. A w kościółku fajnie pośpiewamy, poklaszczemy, ktoś tam się pomodli, nawet wiemy, kto się pomodli. I jesteśmy szczęśliwi. A potem jutro podejmujemy decyzję w oparciu o to, co nam się wydaje. O to, co nam się zda. Szukaj rozumu. Szukaj roztropności. Szukaj tego u Boga. Szukaj poznania. Rozwaga czuwać będzie nad tobą. Roztropność cię strzec. Bądź rozważny. Słuchaj, jak będziesz z Bogiem chodził tak blisko, to usłyszysz wyraźnie Jego głos. Nie pakuj się w to. Uciekaj, chłopie, zostaw.
A tego się nie da na Facebooku zrobić, słuchajcie, nie da rady. Nie da się ślęczeć grając w gry na komórkach, czy po prostu spędzając swój czas bezproduktywnie. To trzeba chcieć szukać Boga. To trzeba chcieć Go słuchać. Zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, on cię nawet od niewłaściwych ludzi ochroni. Od tych, którzy porzucają ścieżki prawa, aby chodzić drogami ciemnymi, którzy z radością popełniają zło, lubują się złośliwej przewrotności, których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce, ustrzeże cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi ustami i słowami swoimi. Nie będziesz miał problemu, wiesz, jak tam koleżanka w robocie będzie się do ciebie przymilać. Albo kolega, który będzie bardziej taki rozmowny i taki fajniejszy niż twój obleśny chłop. No, naprawdę da się, tylko musisz być blisko Boga. Bo kto porzuca towarzysza, i to jest niesamowite, ustrzeże cię od żony, od cudzej żony, od później, bo która porzuca towarzysza swojej młodości, zapomina o przymierzu z Bogiem. Takie rzeczy nawet w kościele się dzieją. To jest niemoralne. Niewłaściwie nie może mieć miejsca. Bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej drogi do krainy cieni. I on nigdy nie zawiedzie w inne miejsce. Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca, nie osiąga ścieżek życia. To będzie ruina twojego życia, rozumiesz? Ruina. Zrujnujesz swoje życie, swoich dzieci i swoich bliskich. Zrujnujesz. To nie będzie droga życia. Choć będzie się wydawało cudownie, pięknie, wiecie, jak w filmie. Bzdura. To będziesz chodził, to jest jasno napisane, drogą dobrych. I będziesz się trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi. Uciekaj od ludzi, którzy nie kochają Boga. Kiedy mówię uciekaj, to nie chodzi o to, że wiecie, mamy być tak święci, że... Ale w kościele możesz spotkać takich ludzi, którzy po prostu robią ściemę. Oni z Bogiem nie mają nic wspólnego. A będą cię namawiać tylko do takiego liberalnego podejścia, łatwego stylu życia. Uciekaj, szukaj ludzi, którzy kochają Boga. Szukaj ludzi dobrych, którzy będą mieli na ciebie wpływ, którzy będą sprawiedliwi, którzy będą ci mogli wprost powiedzieć: Daniel, facet, robisz źle. Bóg mówi tak w swoim słowie. Nie chodzi, że mamy uciekać od grzeszników, my mamy im głosić Ewangelię. Ale mamy uciekać od ludzi, którzy nie ciągną nas do Boga, ale nas od Niego odciągają. Uciekaj od takich ludzi, od maruderów, którzy tylko widzą we wszystkich zło. Każdy kościół jest zły, każdy pastor, każdy starszy i każdy członek danego kościoła. Uciekaj od takich ludzi, bo oni coś mają niezdrowo. Oni cię zakażą tą gorzkością. Szukaj ludzi, którzy szukają dobra. Szukaj ludzi, którzy są sprawiedliwi. Szukaj ludzi, którzy będą wzmacniać twoją wiarę. Szukaj ludzi, którzy będą gotowi z tobą się modlić. Szukaj ludzi, których kiedy zapytasz o poradę, o pomoc, będą gotowi się modlić z tobą i szukać Bożego rozwiązania. Takich ludzi szukaj. Prawi będą zamieszkiwać ziemię, nienagani pozostaną na niej, lecz bezbożni zostaną z niej wytraceni. Słuchajcie, ja tych wierszy tu mam tyle, ale byście chyba mnie ukamienowali. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Ja was też lubię, ja wiem. To miało być krótkie kazanie, ja was przepraszam. Ale wiecie, co tam jest napisane? Nie staje na drodze grzeszników, ma upodobanie w zakonie Pana. Wybieraj. Decyduj. Psalm 25, 4 wiersz. Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. To nie jest tak, że rodzimy się na nowo, słuchajcie, i wszystko wiemy. Ja nie wiem, jak w waszym życiu. Ja byłem totalnym idiotą. Kiedy się nawróciłem, po prostu czasami miałem takie pomysły i ja się musiałem nauczyć Bożych dróg. Ja musiałem czytać Boże Słowo i ono dopiero mnie korygowało. Musiałem zacząć rozumieć, że no to, co zrobiłem tutaj, nie było dobre. A to, co pomyślałem, a to, co powiedziałem, a to, jak zraniłem kogoś. Ale Boże, proszę Cię, naucz mnie Twoich dróg. Jak często modlisz się każdego ranka o to? Boże, naucz mnie Twoich dróg. Kiedy bierzesz Słowo Boże, czytasz je, bo nie wiem, masz taką zasadę, że w ciągu roku Biblię przeczytasz? Czy raczej wołasz: Boże, naucz mnie. Naucz mnie dzisiaj czegoś. Pokaż mi. Pokaż mi, jak iść dzisiaj Twoją drogą. Jak wybrać? Kiedy przychodzi złoty interes, powiedz: Boże, powiedz mi. Jak mam?
Oby drogi moje były nakierowane nie na przestrzeganie ustaw Twoich. Z całego serca szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, bym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Błogosławiony Tyś, Panie, naucz mnie ustaw Twoich. Rozmyślam o rozkazach Twoich. Patrzę na drogi Twoje. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich. Nie zapominam. Ucz się słowa Bożego na pamięć. Nie zapominam słowa Twego. Będziesz się uczył wersetów na pamięć, to nie po to, że w szkółce tak robili i potem była piątka, uśmieszek, gwiazdka czy coś tam innego. Ale kiedy przyjdzie doświadczenie, przyjdzie próba, będziesz wiedział, co Boże Słowo na dany temat mówi. Obrałem drogę prawdy, mówi Dawid. Prawa Twoje stawiam przed sobą. Przylgnąłem do świadectw Twoich, o Boże. Obierz drogę prawdy. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu. On wszystko dobrze uczyni. Nie jedna droga wydaje się właściwa. Nie jedna praca, nie jedne studia, nie jedne relacje. Salomon później napisze tak. Każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, który bada serca, jest Pan. Pozwól Bogu badać. Izajasz mówi tak. Gdy będziecie chcieli iść w lewo albo w prawo, Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do Ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie iść. I powiem Wam, ja jedyną rzecz, którą mogę dzisiaj zrobić, to Was zachęcić. Ja wierzę w to, że możemy być tak blisko Boga, że będziemy słyszeć iść w prawo, w lewo. Kiedy będziemy szli w prawo lub w lewo. Nie, stop. Zostaw to. Nie idź to. Nie wchodź. Pytaj innych ludzi, pełnych Ducha Świętego. Pytaj Boga, ale pytaj przede wszystkim Boga, ale pytaj też ludzi, co myślą. Poproś ich, aby się pomodlili. Jak masz jakąś decyzję, zadzwoń. Niekoniecznie do pastora. Słuchajcie, ten pastor to nie jest, wiesz, lepszy od innych. Mam nadzieję, że jest tu więcej ludzi pełnych Ducha Świętego. Zadzwoń takiego brata, takiej siostry i powiedz, ty, no mam tak, co myślisz? Pomóc się o tym. Co mam zrobić? Jaką decyzję podjąć? Mam nóż na gardle. Jaką decyzję podjąć? Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Pytaj, nie bądź ignorantem. Gdyby Lot zapytał Abrahama, może historia wyglądałaby inaczej. Może jego życie, jego rodziny wyglądałoby inaczej. Zapytaj. Jezus mówił również o dwóch drogach. I mówi, przejdźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama, przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu ludzi nią idzie, niewielu ją znajduje. Ja Cię zachęcam, idź wąską drogą. Niech się wszyscy śmieją. Niech się wszyscy śmieją. Niech myślą, że masz nierówno pod sufitem. Niech myślą, że Twoje zasady to jakieś średniowieczne. Ale powiem Ci, tego, co doświadczysz z Bogiem, w Jego mądrości, a ilu problemów unikniesz, ilu katastrof unikniesz, to gdybyś mógł to porównać, to zobaczysz, że nie ma porównania. Może dzisiaj jesteś w takim miejscu, musisz podjąć jakieś decyzje. Wydaje Ci się, że jest okej. Zapytaj Boga. Zapytaj kogoś innego. Zastanów się, bo jeśli źle wybierzesz, a to będzie ważna rzecz, obudzisz się jako umarły człowiek, pozbawiony wszystkiego, a tego Bóg dla nikogo nie chce. Wiecie, co dzisiaj nam pozostaje? Decyzja. Albo coś ci się wydaje, albo będziesz szukał u Boga odpowiedzi. Amen.